Jacek Danieluk, burmistrz miasta Terespol, miasta przygranicznego, rzeka Bug. Czy to był dobry rok dla miasta Terespol? Witam serdecznie. Tak jak pan powiedział, miasta przygranicznego, no niestety przyjaciół z Białorusi to mamy jak na lekarstwo. Wierzę głęboko, że pandemia koronawirusa niedługo minie. Mam nadzieję, że po szczepionce i my będziemy się czuli bardziej bezpieczni i w końcu przyjaciele z Białorusi będą mogli spokojnie nas odwiedzać. Jaki to był rok? To był rok ciężki, ale powiem tak, że dzięki bardzo dobrej współpracy z rządem Rzeczypospolitej Polskiej, z samorządem województwa lubelskiego, powiatem, współpracy z radnymi mieszkańcami, udało nam się myślę wiele. Budżet miasta Terespol, ja już jestem dzięki życzliwości mieszkańców burmistrzem od roku 2006. Jeszcze w głowie gdzieś tam się układa wiele inwestycji i myślę, że każda inwestycja to nie jest to mój sukces. Jest to przede wszystkim sukces mieszkańców i tych, którzy przyjeżdżają do Terespola. Jak zostałem burmistrzem, to budżet miasta był około 9 milionów złotych. W tej chwili, w tym roku przewidujemy, że zakończymy ten budżet kwotą 29 milionów, a w przyszłym roku już mamy prowizorium budżetowe, to będzie 36 milionów złotych, ponieważ pozyskaliśmy mnóstwo środków zewnętrznych, nie tylko unijnych, ale po kolei. Myślę, że tak dużej inflacji między 2006 a obecnym rokiem, gdzie kilkakrotnie budżet wzrósł, to nie jest duży. Inne samorządy posiadają zdecydowanie większe, no ale cóż, nie mamy zbyt dużo podatków, ale też nie możemy narzekać. Miasto uważam, że się zmienia. Co najważniejsze w tym roku było? Najważniejsze w tym roku było to, że mieliśmy wizytę dwukrotnie, między innymi pana premiera Jacka Sasina w Terespolu, gdzie podpisywaliśmy na początku list intencyjny. Teraz już jest podpisana umowa z wykonawcą koncepcji na budowę wiaduktu bądź tunelu w Terespolu, który ma być na wysokości ulicy Wojska Polskiego. W tej chwili już prace wstępne projektowe się rozpoczęły. Myślę, że ułatwi to życie mieszkańcom, tym, którzy przyjeżdżają do Terespola, bo dzisiaj składów towarowych i osobowych, między innymi jedwabny szlak, to jest kilkadziesiąt w skali całej doby, czyli przejazd jest teoretycznie zamknięty. Myślę, że nie skłamię, jak powiem, że około 12 godzin. Budowa tego przejścia bezkolizyjnego, tak jak powiedziałem, ułatwi niesamowicie życie dla mieszkańców. Pan premier wręczył nam również w Terespolu, co niektórzy uważali, że to jest tylko dokument i on niewiele znaczy, bon inwestycyjny na kwotę 947 tysięcy złotych. Już mamy fizycznie te pieniądze przelane, tak jak inne samorządy na koncie. Chcemy go przeznaczyć w przyszłym roku najprawdopodobniej na budowę kanalizacji, ostatnich nitek kanalizacji w Terespolu. Z większych takich wydarzeń, które miało miejsce, to trzeba powiedzieć, że otrzymaliśmy decyzję ministra finansów. Napisaliśmy wniosek do pana wojewody Lecha Sprawki o dofinansowanie, właściwie o dotację celową z Ministerstwa Finansów na budowę wielorodzinnego bloku komunalnego. Mieliśmy nieszczęście w Terespolu, gdzie spłonęło kilka mieszkań, sześć mieszkań, z tego pięć komunalnych, jedno prywatne. Na szczęście nikt fizycznie nie ucierpiał, ale mieliśmy problemy z zakwaterowaniem mieszkańców później. Nas nie jest stać na wybudowanie bloku komunalnego za kwotę 7-8 milionów złotych, bo tyle mniej więcej szacujemy, więc otrzymaliśmy dotację tutaj też dzięki bardzo dobrej współpracy z rządem, tutaj dzięki życzliwości pana premiera Jacka Sasina, pana senatora Grzegorza Bieleckiego między innymi. To może na początku wymienię tych ludzi, którzy niezwykle mocno wspomagają Terespol, bo tak należy powiedzieć. O panu wojewodzie Lechu Sprawce już mówiłem, pan premier Jacek Sasin, pan senator Grzegorz Bierecki, pan
poseł na Sejm Dariusz Stefaniuk, czy wicewojewoda Robert Dmitruczyk. Oczywiście jeszcze jest wielu, wielu w tej chwili przy władzy rządowej czy samorządowej, którzy dostrzegają potrzebę takiego małego miasteczka, aczkolwiek znanego. Ja to zawsze mówię, że gdziekolwiek nie spojrzysz w Warszawie, to wszędzie jest napisane i wszystkie znaki prowadzą do Terespola. Ten blok komunalny rozwiąże nam praktycznie 100% to, z czym się borykamy. Powstanie przy ulicy Piłsudskiego, dzisiaj większość mieszkań albo zdecydowana część pamięta jeszcze wiek XIX, bez żadnych wygód, bez kanalizacji, 32 mieszkania, kwota dofinansowania, bo będzie w systemie dwuletnim inwestycja, 6 300 000 zł, wkład własny miasta 20%. Inne inwestycje, które miały miejsce w bieżącym roku, to między innymi ciągle kontynuujemy rewitalizację miasta, rewitalizację Konowicy. Myślę, że to będzie przepiękny park, przepiękne miejsce, gdzie będzie można wypocząć, gdzie będą mogły się odbywać imprezy o charakterze plenerowym i plac zabaw, i skateparki, piękne ścieżki pieszo-rowerowe, i drogi dojazdowe, miejsca postojowe, i amfiteatr, i wyczyszczone zbiorniki wodne. Wydaje mi się, że to będzie piękna rzecz. Dodatkowo siłownie na świeżym powietrzu, wyremontowany budynek, gdzie będzie się mieścił ośrodek sportu i kultury w Terespolu. Oczywiście ta rewitalizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Jest to kwota około 8 milionów, tam będzie jeszcze dwa przetargi mamy do ogłoszenia na monitoring i na wyposażenie tego hotelu, może 8,5 miliona. Kolejne inwestycje, które miały miejsce w bieżącym roku, to były remonty i przebudowy dróg, właściwie dwóch dróg i dwóch odcinków. Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskaliśmy środki, 70% dofinansowania na przebudowę ulicy Kościuszki i Piłsudskiego. Wyremontowaliśmy ostatni odcinek ulicy Wspólnej, jest to FOGR, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Jak też za własne środki odcinek, który łączy Terespol z Aleją Marzeń i z gminą, czyli odcinek ulicy Kraszewskiego między torami. Takich odcinków do remontu w Terespolu zostało w tej chwili bardzo niewiele. Jak i przybudowa i remont dróg, to również nie zapominamy o chodnikach, miejscach parkingowych czy miejscach postojowych. W tym roku setki metrów kwadratowych dzięki wysiłkowi naszych pracowników, pozyskanych głównie z Urzędu Pracy, na stażach, na robotach publicznych, po prostu położyliśmy. W ten sposób znów się wygodniej, lepiej żyje mieszkańcom, miasto jest piękniejsze. Co jeszcze się stało i wydarzyło? Otóż firma nasza, która to jest 100% udziału miasta, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wspólnie pozyskaliśmy środki na kanalizację, czyli została położona jeszcze jedna nitka kanalizacji wzdłuż ulicy Sportowej i ulicy Łąkowej. Łąkową myślę, że dokanalizujemy jeszcze całość w przyszłym roku dzięki bonowi inwestycyjnemu. W tej chwili powstaje tam nowe osiedle domków jednorodzinnych. Myślę, że już mieszkańcy mogą się spokojnie przyłączyć. Dodatkowo, jako rzecz niezwykle ciekawa, to mogę powiedzieć, że pozyskała gospodarka komunalna przy współpracy z nami ze środków unijnych ponad 2 miliony złotych na modernizację stacji uzdatniania wody.
woda jeszcze będzie lepsza w Terespolu. Myślę, że w przyszłym roku ta inwestycja zostanie sfinalizowana. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z Unii Europejskiej na konserwację pomnika, który upamiętnia budowę traktu brzeskiego. 860 tysięcy złotych to są środki unijne, 100 tysięcy złotych są to środki krajowe. Nasz wkład tylko 5%. Myślę, że po konserwacji również cały obszar będzie pięknie zagospodarowany, pomnik oświetlony z flagą biało-czerwoną, z orłem. Myślę, że mieszkańcy będą wjeżdżać, mieszkańcy, turyści będą wjeżdżać do Terespola od strony ulicy Wojska Polskiego czy od strony Kodnia, będzie to się od razu rzucało w oczy. Bo te prace jeszcze nie są wykonane. Nie, te prace nie są jeszcze wykonane, w tej chwili jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu. Ale to się mówi nie samymi inwestycjami. Mieszkańcy żyją, no niestety, wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, patriotycznym ze względu na pandemię koronawirusa nie mogą się odbyć w Terespolu. Nie tylko w Terespolu, w Polsce i na całym świecie, nad czym ubolewamy. Niemniej jednak trafiliśmy na okres, gdzie zachorowań na koronawirusa było zdecydowanie mniej. W związku z powyższym z inicjatywy Rady Miasta, ale przede wszystkim generała 18 Dywizji Pancernej w Siedlcach pana Jarosława Gromadzińskiego odbyła się duża uroczystość, bardzo duża, bym powiedział, odsłonięcie po pierwsze i nadanie skwerowi imienia Franciszka, generała Franciszka Krajowskiego. Kto to był generał Franciszek Krajowski? Warto chociaż w dwóch zdaniach zaznaczyć. Był to z urodzenia Czech, z życia Polak, ponieważ stał się sam z dobrej, nieprzymuszonej woli Polakiem, ożenił się z Polką. Mieszkał w Terespolu, między innymi brał udział w bitwie polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Piękne wydarzenie, armia polska, wspaniali żołnierze, oprawa niesamowita, bardzo dużo gości, gości zaproszonych, po prostu rewelacja. Mnóstwo widowni, sprzęt ciężki, wojskowy przyjechał. A wieczorem, cóż wieczorem mieliśmy? Wieczorem mieliśmy wspaniałe koncerty o charakterze głównie patriotycznym, ale nie tylko. Tutaj pod akompaniamentem pana Ryszarda Nowaczewskiego mieliśmy występ artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej scen warszawskich. Myślę, że z opinii mieszkańców i gości uroczystość niezwykle ważna. W przeddzień tej uroczystości Miejski Ośrodek Kultury pozyskał środki ministerialne na zorganizowanie rekonstrukcji bitwy z roku 1920. Była to potyczka pod Terespolem, też piękne, piękne, wartościowe wydarzenie. Ogromnym takim skarbem, ja to mówię w ten sposób, dla Terespola to są jego ludzie, to są społecznicy. Współpracujemy z wieloma organizacjami, z wieloma stowarzyszeniami. Między innymi jedno z nielicznych wydarzeń, które mogło się odbyć w tym roku, były to uroczystości wybuchu Powstania Warszawskiego ze wspaniałą oprawą grup rekonstrukcyjnej tutaj Terespolskiej pod dowództwem pana Wojtka Prokopiuka. No cóż, mam nadzieję, że rok następny będzie o tyle lepszym rokiem, że tych wydarzeń będzie zdecydowanie więcej, będzie można je zrealizować. Ja się oczywiście boję, że ze względu na pandemię pierwsze miesiące przyszłego roku to też były planowane duże wydarzenia i nie wiem, czy one będą się mogły odbyć, między innymi takie jak Festiwal Chórów Wschodniosłowiańskich, czy później niedziela w Terespolu. Ale cóż, czekajmy spokojnie, wierzmy Bogu, takie jest życie.